Kilkaset osób przeszło dziś ulicami Suwałk. Samorządowcy, grupy teatralne, zespoły muzyczno-taneczne, orkiestry dęte czy mażoretki wzięli udział w paradzie województwa podlaskiego. To akcja promująca region, której celem jest popularyzacja walorów artystycznych poszczególnych gmin i powiatów. A jak zapewnia Karol Pilecki, członek zarządu województwa podlaskiego, wielokulturowość Podlasia jest jej ogromnym atutem. Dzięki paradzie każdy może ją zobaczyć z bliska, dodaje. Każdy ma to coś, co należy tylko do ich gminy czy powiatu. Mamy ogromną różnorodność w naszym województwie. Patrząc tutaj na północ województwa, porównując to z południem czy z zachodem, to naprawdę są zupełnie różne tereny. I miłe jest to, że dzisiaj na tej paradzie w Suwałkach są wszyscy z całego województwa. Nie tylko z tych części mogą zobaczyć siebie nawzajem, porozmawiać, poznać się. Parada zatrzymała się na placu Marii Konopnickiej. Tu każdy mógł zaprezentować swój region. Było muzycznie, barwnie i bardzo radośnie. Nie brakowało ludowych zespołów tanecznych, motocyklistów, konnych rycerzy, Romów czy Tatarów. Nasz koloryt jest bowiem ogromny i piękny, mówią uczestnicy. O, mamy park biebrzański duży, mamy wodniczkę, taszeczka wodniczka, drugi zespół mamy w Szorcach, też nasza gmina reprezentują. Bardzo fajne, już byliśmy w Łomży, też w Białymstoku byliśmy. Tak, i teraz tutaj w Suwałkach. Jeszcze pierwszy raz w Suwałkach, nigdy nie byli. Jak się podoba? Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Pięknie, mimo pogody. Bardzo fajna sprawa, bo można w bardzo krótkim czasie, prawda, w małym miejscu, przy tak naprawdę małych nakładach pokazać ten koloryt pod naszego Podlasia. No tak jak sama nazwa mówi, tatarski zespół wokalno-taneczny. Tańczymy, śpiewamy tradycyjne pieśni Tatarów krymskich, baszkirskich, kazańskich. No staramy się pokazać, że ci Tatarzy to nie tylko, prawda, stereotyp, czyli ci, co jeździli łupili, ale wspaniali Polacy, wspaniali ludzie, którzy kochają piękno, sztukę i chcą pokazywać to wszystko, właśnie ten koloryt wszystkim dookoła. I oczywiście ci, którzy chcą podziwiać, zawsze są mile widziani i naszymi zawsze są przyjaciółmi. Suwałki jako gospodarz imprezy też nie ma się czego wstydzić, zapewniają władze miasta. Mowa oczywiście o ludowych artystach, zespołach i orkiestrach. Zmienia się też same miasto i na tle województwa mamy się czym chwalić, zaznacza Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Jak szliśmy z samorządowcami, ulicami naszego miasta, no to zwracano uwagę na to, że się miasto zmieniło, wypiękniało w ostatnich kilku latach. No i mamy piękną przestrzeń do tego, żeby tego typu wydarzenie kulturalne tutaj na placu Marii Konopnickiej realizować. W ubiegłym roku była taka parada ulicami Białegostoku. W tym roku 7 czerwca przeszła ulicami Łomży i teraz w Suwałkach, po to, żeby zaprezentować, pokazać właśnie tą różnorodność kulturową naszego województwa.